Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Ciotka na działce. No niestety wiosna nam się troszeczkę spóźnia. W lutym było cieplej niż w marcu, ale pamiętajcie, że marzec to taki bardzo odpowiedni czas, żeby zatroszczyć się o nasze rośliny, o nasze drzewa owocowe, krzewy owocowe. Przede wszystkim jakie prace musimy wykonać, zaraz wam opowiem, co należy robić, a czego nie należy robić, a zwłaszcza przy takiej pogodzie, jak panuje teraz. No u mnie jest 3 stopnie ciepła, a więc szalik, kurtka, no niestety musimy jeszcze się uzbroić w cierpliwość i wypatrywać tych ciepłych dni. Ale nie bójcie się, spokojnie, jak chcecie popracować w ogrodzie, to też się praca znajdzie w marcu, nawet w te bardzo chłodne dni. Widzimy się za chwilę, powiem wam, co należy zrobić w marcu w ogrodzie. Podstawową pracą, którą należy wykonać w marcu, jest opryskiwanie drzew i krzewów owocowych przed wirusami, przed szkodnikami, przed wszystkimi chorobami. Przede wszystkim takie zabiegi się robi po to, żeby uzyskać lepsze plony. Ja niestety nie mam żadnych drzewek owocowych, czyli ta praca mnie omija, ale wy pamiętajcie, żeby zrobić ten zabieg, ponieważ dzisiaj my nie widzimy tych wszystkich larw i tych szkodników, które już tam sobie w głębi drzewa pod korą jaja składają i tylko zrobi się cieplutko, wylęgną się i będą nam przytruwały życie, a tym samym obniżą nam jakość i efektowność plonów. Czyli robimy opryski. Sami musicie wiedzieć, jakie macie drzewa, znaczy sami wiecie, jakie macie drzewa, a więc dostosujcie opryski do swoich roślin. Ja niestety nie mam i tutaj nie mam miejsca, żeby posadzić drzewa owocowe. No, poczekam, aż coś się wyhoduje u sąsiada. W marcu należy się upewnić, czy nasze drzewa i krzewy nie wymagają jeszcze jakiegoś cięcia, a więc należy je dokładnie prześwietlić, zobaczyć, które gałęzie być może podczas zimy uległy przemrożeniu, ewentualnie połamaniu, a więc to jest taki idealny czas, żeby zatroszczyć się o nasze drzewa i krzewy w ogrodzie, ale pamiętajcie, że różne drzewa i różne krzewy mają odpowiedni okres cięcia, a więc zanim złapiecie się za sekator, pamiętajcie o tym, żeby sprawdzić, jeśli nie wiecie, to sprawdźcie, w jakim czasie na wiosnę prowadzimy cięcie, ponieważ można tak naprawdę roślinom zaszkodzić. Przykładowo wiąz nie należy ciąć wczesną wiosną, dopiero w momencie, kiedy wypuści pierwsze liście. A więc bądźcie ostrożni, zanim złapiecie za sekator, naprawdę bądźcie ostrożni. Jest ewentualnie taka możliwość, że jeśli gałąź się złamała albo gałązki uschły, no to naturalnie te wszystkie uschnięte możemy przycinać bez większych szkód. Natomiast jeśli się bierzecie za cięcie, to jeśli się nie znacie na tym, to warto naprawdę poczytać. Ewentualnie zadajcie mi pytanie, ja wam odpowiem, bo już słyszałem, że wielu z was złapało się za sekator i tak obcięło drzewa, że przez kilka lat w zasadzie nie było na co patrzeć. A więc bądźmy ostrożni z tym obcinaniem roślin. Jeśli chodzi o nawożenie wczesną wiosną, owszem, wykonuje się to czasami w marcu, pod warunkiem, że pogoda bardzo sprzyja, że jest ciepło, że rośliny się wybudziły. Jeśli rośliny się jeszcze nie wybudziły, wyglądają nieśmiało, naprawdę nie ma sensu używać nawozów, wstrzymajmy się, a na pewno już nie można używać, a w zasadzie nie powinno się używać nawozów takich rozpuszczonych w wodzie. To absolutnie jest w zasadzie zabronione, tego się nie powinno robić. A więc wstrzymujemy się w marcu z nawożeniem. Przynajmniej przy tej pogodzie, która teraz panuje, rośliny są jeszcze w zasadzie w stanie uśpienia, a więc naprawdę nie ma sensu wyrzucać pieniędzy i nie ma sensu obciążać
gleby niepotrzebnymi nawozami. Te nawozy po prostu tylko spływają do wód gruntowych, a rośliny po prostu no i tak z tego nic nie czerpią. My tylko wydajemy niepotrzebnie pieniądze, a więc wstrzymujemy się z nawożeniem roślin. Pamiętajcie, że w marcu można przygotowywać rozsady, które później będą wysadzone do gruntu. Ja tak nigdy nie robię, ponieważ przyznam szczerze, że trochę stawiam na wygodnictwo. Mam trochę za mało parapetów, ale jeśli macie takie warunki, to możecie podjąć takie wyzwanie i w domu sobie wyhodować własne rozsady, które później po prostu w maju, po 15 maja, czyli po ogrodnikach wysadzamy do gruntu i mamy piękne rośliny własnoręcznie wyhodowane, a więc bardzo, bardzo gorąco polecam. Jeśli nigdy takich zabiegów nie robiliście, to naprawdę daje to ogromną radochę. Można spróbować ze zwykłymi pomidorami koktajlowymi, które zawsze polecam, bo zawsze się udają. Kochani, muszę Wam się pochwalić. Mam już prawie skończony płot. Teraz będzie wszystko jak należy, nic się nie będzie obalało, nic się nie będzie przewracało. Jest silny, stabilny, a mam teraz taką nadzieję, że już żadna wichura go tutaj nie rozwali. Pani Gosia z panem Andrzejem zrobili to bardzo, bardzo porządnie, a więc myślę, że już jutro będzie finał wszystkich prac. No i tylko czekam na ciepło. Aż będę mógł tutaj troszeczkę bardziej popracować nad estetyką ogrodu, bo niestety troszeczkę jeszcze tutaj jest tych prac. To dopiero jest w zasadzie rok, odkąd zacząłem tutaj działać, a więc jeszcze mam dużo planów do zrealizowania. Właśnie marzec też jest takim właśnie momentem, kiedy jeszcze nie mamy dużo prac w ogrodzie, to możemy sobie planować, jakie chcielibyśmy rośliny posadzić, pochodzić sobie po ogrodzie, podoglądać, zastanowić się, wyszukać, czyli to właśnie jest taki odpowiedni czas do zastanowienia, a tymczasem zapraszam Was. Zobaczymy, jak dzisiaj płot wygląda. No to zaczynamy, kochani. Chciałem Wam pokazać ten płot. No spójrzcie, proszę, teraz no to jest Francja, elegancja. Tutaj wszystko pięknie. Oczywiście tam ziemię jeszcze trzeba podrównać, podsypać, ładnie to wszystko wyrównam, będzie naprawdę pięknie. Ale przede wszystkim cieszy mnie, że on teraz jest, spójrzcie, proszę, bardzo równy. O to chodziło, że teraz będzie ładnie, wszystko równiutko, tam za domkiem również. A więc bardzo się cieszę, Pani Gosiu, Panie Andrzeju, super, bardzo dziękuję. W końcu nie będzie wstydu, bo on naprawdę, słuchajcie, był źle zamontowany i to się wszystko, przyszła wichura, wszystko się poprzewracało. Zresztą tak jak tutaj widać, czyli u mnie jeszcze tutaj nie ma wielkich zmian. No niestety, czekamy na wiosnę. Przyznam szczerze, że jeszcze nigdy nie nakręciłem odcinka siedząc tutaj właśnie na werandzie. Doskonałe to jest miejsce na podziwianie ogrodu. Wybaczcie, że się nie przemieszczałem, ale przyznam szczerze, że również nie ma tutaj jeszcze czego w zasadzie pokazywać. Jeszcze jest dookoła szaro, zimno, a więc proponuję Wam również, wstrzymajmy się z tymi wszystkimi pracami ogrodowymi, nie odkrywajmy, nie eksponujmy jeszcze tych roślin za bardzo. Pamiętajcie, żeby uzbroić się w cierpliwość, uważajcie na siebie, nie przeziębiajcie się, nie forsujcie, dbajcie o siebie, a jak przyjdzie już naprawdę piękna pogoda, słoneczko, wyjdziemy do ogrodów, zaczniemy pracować, wykonujcie tylko te prace, które faktycznie należy. Życzę Wam pięknego wieczoru. Do następnego odcinka. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Cześć!